Hej, cześć, siemano wam wszystkim, moi drodzy, z tej strony Tivur i Bubuś jest zamknięty w klatce. Kto go tak urządził? Wszyscy dobrze wiecie. Czy uda nam się zemścić? Mam taką serdeczną nadzieję. Witam was w kolejnym odcinku Straya. Wylądowaliśmy w Alcatraz i musimy się teraz wydostać. Tak więc, cóż, nie marnujmy więcej czasu. Ja rozpoczynam rozbujowywanie się tutaj. A wy zostawcie lajka, jeżeli lubicie Straya. Zobaczymy, jak ta przygoda się dla nas kończy. Z nieoficjalnych źródeł wiem, że miejsce, w którym jestem obecnie, to przedostatni rozdział tej gry. No i cóż, zobaczymy, czy uda mi się tutaj dokonać tego, czego mam dokonać. Straciliśmy pstryka, straciliśmy nasz plecaczek. Jedyne, co mi zostało, to miauczenie i mamy brudne chyba futerko. Tak mi się wydaje przynajmniej. No i cóż, czeka nas ucieczka. Tylko, że oczywiście ona nie będzie taka prosta, jakbyśmy wszyscy chcieli, ale podołamy. No kto podoła, jak nie my? Mówię to zresztą nie pierwszy raz. Dobra, czekajcie, wydaje mi się, że jeszcze raz muszę na to hopnąć, żeby to jeszcze bardziej przesunąć w tamtą... Nie, nie, jednak chyba nie. Tam po prostu? Bobuś, dobra, hopnij wysoko i jesteśmy w domciu. Mamy tutaj gdzieś... Nie mogę sprawdzać wspomnień. Dobra, okej, to w sumie może nawet lepiej, bo nie muszę się zastanawiać nad tymi wspomnieniami. Areszt. W sumie nie ma Bubusia. Boże, jest Bubuś, zawsze jest Bubuś, ale nie ma pstryka, to nie ma wspomnień. Jakoś musimy sobie na razie bez niego poradzić, ale damy radę. Mamy nasze cztery łapy, urocze futerko. To wszystko, czego nam potrzeba. Dobra, wydaje mi się, że to już mam ogarnięte w takim razie. Czy ja dam radę tutaj wskoczyć? Coś czuję, że muszę sobie jedno i drugie po prostu przesunąć, ale w jakby taki trochę chyba inteligentny sposób. Cyk, o proszę, i tutaj na dół, na beczki, byle nie do szlamu, Buba, byle nie do szlamu. Bardzo, bardzo nieprzyjemne rzeczy mogą się w nim znajdować. Tu mamy co, jakiegoś robota, który sobie tam... Nie, to nie jest robot, to są tortury. Znaczy, to jest robot. Myślałem, że to sobie wartownik jakąś tam, wiecie, chillerę, drzemkę robi. Nie, nie, nie. Ewidentne tortury. Nie ma najmniejszej wątpliwości. Ktoś był tam poddawany torturom. Tutaj mogę chyba hopnąć na te wentylatory, czy co to innego jest. Poróżę do góry, no i cyk. Mówiłem wam, że to więzienie nie jest stworzone, żeby przetrzymywać kogoś takiego jak ja. Ostatecznie więzienia dla kotów to raczej niepopularny koncept, muszę przyznać. Tutaj mogę przejść tak, tutaj mogę przejść tak, tam mam jeszcze jakieś rury. Dobra, jak tutaj przeskoczyć, zeskoczyć tak, żeby nie zostać złapanym, okej. Okej, tutaj się skryłem na chwilę, mogę wejść pod wyro. Ale dobra, to jakby nie jest ostatecznie moim celem. Ten tutaj dronek będzie badał, chodził. O, mogłem troszeczkę dalej pójść. Za winkiel się schowajmy. I progresujmy do przodu. Widzę, że mam tutaj parę różnych sposobów na to, żeby się skryć i schować. Ale może nie będę marnował na to czasu, tylko będę zasuwał przed siebie i do przodu. Dobra, bezpieczeństwo. Raczej tutaj nie doleci. Won, wartowniku, wiecie co? Ja teraz chętnie przyklasnąłbym tym wszystkim ludziom, którzy się tutaj opierają władzy i kontroli, jaką narzucają na nich ci wszyscy wartownicy. I nie jestem ostatecznie pewien, czy to dotyczy tylko tych całych robotów? Czy może to ogólnie dotyczy... Jakby całej tej policji, tych wszystkich niebieskich, że ich tak nazwę tutaj swawolnie. Nie, chyba nie o to chodzi. Wydaje mi się, że ja muszę tam do góry pójść, wskoczyć. Na śmietnik, cyk, pyk, pyk i tutaj do góry. Na belkę i do góry. Okej, okay. Minęliśmy tamtego jebańca. Idziemy w takim razie dalej. Co oni z moim dronem robią? Mam nadzieję, że on jeszcze gdzieś tam się trzyma. Jest Clementine, ale nie pogadamy z nią, bo nie mamy robota. Musimy się na migi porozumiewać, albo jakby przekaz emocji jakiś wykonać. Klucz jest w tamtym pokoju, co? Dobra. Miau, 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 miau. To było w kocim. Miau, 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 miau. Wiele więcej nie jestem w stanie powiedzieć, jestem tylko kotem. Ale spoko, ogarniam. Klucz muszę ci jakiś wyciągnąć. Pomyślałby kto, że kot będzie w stanie tak wiele tutaj rzeczy ogarnąć i zrozumieć. Pytanie, czy tak łatwo będzie wejść do tamtego pomieszczenia. Trochę się skradam, trochę nie. No więzienie całkiem hardkorowe, ale jesteśmy, mam wrażenie, czy jesteśmy bliżej tego dachu, całego tego miejsca? Nie jestem do końca pewien. Mam taką szczerą nadzieję. Dobra, tutaj sobie hopsniemy. Będziemy musieli w ząbki te klucze wziąć, bo jak żeby inaczej? Nie mamy już robota, który może je za nas ponieść w swoim niewidzialnym, nanobotowym, nanitowym, przetworzonym, cyfrowym plecaku. Dobra, miau, 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 miau. Nie mogę miauczyć, kiedy mam to w zębach, co jest? Proszę bardzo, robocie. Otwieraj, teraz ty będziesz mi... Nie no, nie będziesz mi tłumaczył. Jak ja się w ogóle z pstrykiem porozumiewam? To jest moje pytanie. On niby do mnie mówi, ale jak Bubuś ma go zrozumieć? Jest tylko kotem. Chyba, że ma jakieś tam inteligentne sposoby porozumiewania się. Dobra, Clementine, jakieś pomysły, co dalej?
Mam nadzieję, bo ja tutaj sam do końca nie ogarnę. Umiesz hakować? Albo chociaż otwierać drzwi? Jak nie, to jesteśmy w dupie. A no tak, przecież te klucze nie tylko będą do jej celi. Dobra, jest git, jest git. Idziemy do przodu. Przeczuwam zaraz jakąś potężną ucieczkę na gigancie, żeby jak zdobędziemy tego drona. Trzeba będzie się stąd bardzo szybko, mam wrażenie, wyeksmitować. Chodź, robocie, szybciej, bo ja tutaj z nudów zaraz zacznę driftować w miejscu po prostu. Zajebiste. Jakie bączki kręcę w miejscu. Kocie ciało bardzo elastyczne. Dobra, masz jakiś plan? Czy tak obczajasz tylko teren dookoła? Tutaj są drzwi, tam są drzwi i jest też cutscenka. Oho, wyczulone kocie zmysły widzą zagrożenie. Naprawdę? Zamknęliście mi drona, kurwa, w wielkiej klatce holograficznej? Co on wam zrobił? Stanowi zagrożenie? O-o! Chcę swojego przyjaciela odzyskać. Bardzo dobrze, Bubuś. Jestem z ciebie dumny. Podejmujesz właściwe decyzje. Bo tamto będzie dopiero skratańsko. Tyle z ciebie rozumiem. Słuchaj, ja nie mam przeciwstawnych kciuków. Otwórz mi drzwi, tak żebym dał radę iść do przodu i ogarniemy to. Jeszcze gorzej by było, gdyby się Clementine musiała poświęcić na przykład dla naszej wolności. Jest ostatnim nieznajomym, jaki został z całej tej listy. Momo dalej w slumsach, Doka tam sprowadziliśmy. Z Baltazar jest teraz jakimś medytującym ćpunem w tej swojej wodnej wiosce. Jak mu tam dobrze, to niech tam siedzi. Ale z Clementine jesteśmy dosłownie w paszczy lwa, więc nie wiemy jeszcze, czy z tego wyjdziemy. Widać, to jest prawdziwy poker face, twarz zabójcy. Clementine ma wyjebane. Żadnych emocji po sobie nie przejawia. Tutaj moglibyśmy to zhakować. Jak robotę odzyskamy, pewnie będziemy mogli. Ale na razie mamy trochę związane ręce. Tararara, cyk, pyk. No dobra. Czas w takim razie się tutaj przedostać przez to miejsce. Czy jakimiś skokami, czy może jakoś inaczej. Cyk, górą, proszę. Normalnie Batman się przypomina, jak wykonuje takie akcje pod sufitem. Tutaj mam wrażenie... Dobra, tamten dronek obserwuje. Ja mogę pewnie na tą rurę wejść i bueno. Zeskoczyć z drugiej strony. Okej. Okay. Ajajajajaj! Okej, okay, dobra, dobra. Nie mogę się spinać. Jakby muszę tutaj w miarę wykalkulowane ruchy wykonywać, bo inaczej będę w dupie. Tutaj mogę się, myślę, skryć. Mogę hopnąć sobie na to. Potem na kolejne. Tylko poczekam, aż to czerwone zjedzie na dół, bo ewidentnie zaraz się w to wpieprzę. Dobra, nie jest tak źle, nie jest tak źle. O, Bubuś, tylko... O! Dobry skok mi wykonuj, okej? Okay? Ja rozumiem, że nie jesteś najprecyzyjniejszym zwierzęciem we wszechświecie, ale nie wychujaj mnie tutaj. Ło! O, kurwa. O, cyk! Dobra. Strasznie... Aha, bo on zawrócił. Miałem mówić, że strasznie zrywny ruch wykonał tym swoim skanerem, a on po prostu przejechał w inne miejsce. Tutaj mamy jakiś dynks. Czy to uwolniło dronka? Że on spadł na ziemię. Co teraz robią wartownicy? Ewidentnie potrafią strzelać. A tego byśmy raczej nie chcieli, żeby nam rozstrzelali kolegę. Raczej nie taki jest nasz end goal. No dobra, oni teraz są tutaj bardziej zaalarmowani niż wcześniej. Z automatu się na żółto świecą. I teraz muszę jakąś taką sprytną trasę obrać, żeby się tam przedostać między nimi. Tutaj dam radę przeskoczyć na drugą stronę, więc to nie będzie wielki problem. Mogę... Ha... Mamy tam jednego, który się kręci. Tego, który bada tylko przejście tutaj. On nie będzie problemem. Ten robi rundki dookoła, a tamten się kręci. Dobra, wiecie co? Spróbuję zrobić tak w tej chwili. Dobra. Mam cię w zębach. Ha, kurwa! Okej! Okay. Okej, okay, dobra, okej. Okay. Dobra, trzeba go zabrać z powrotem do Clementine. Czy najbezpieczniejszą trasą będzie, tak jak mi się wydaje, pójście tak jak tutaj przyszedłem? Mam takie szczerze wrażenie. Chyba że zaraz któryś z tych jebanych dronów tutaj odwinie i zmieni swoje przyzwyczajenia. Ja tutaj się wyginam przed monitorem, żeby widzieć więcej. Standardowa taktyka, mam nadzieję, że rozumiecie. Tu mogę zrobić tak. Tego, wydaje mi się, uda mi się wyminąć. Trzymamy go w ogóle za antenkę w ząbkach, ojej. How cute! Muszę zobaczyć, jak on tam operuje. Jeżeli będę miał tutaj takie małe przejście, żeby... Kurwa, no widzicie, nie będę miał. Ale może tam dam radę przez okno wyskoczyć na przykład na chwilę, jakoś to zsynchronizować ze sobą, schować się tam na chwilę? Ja muszę się znaleźć za tym robotem. A tutaj jak wskoczę, zobaczy mnie?
Nie zobaczy. I bet. Haha! Kurwa, no i co? Rurą cię ograłem, durny robocie. Te lasery też już w ogóle wyłączyliśmy. Cały system zabezpieczeń deaktywowaliśmy. Profeska. Kocia profeska. Dobra, na ziemię, buba. Buba! Okej, okej. Do przodu. Clementine, weź mnie tutaj, jego kurwa, reaktywuj. To jest zadanie dla ciebie. O Boże, to... O, kotek, który dba o swojego przyjaciela. Oj, się obudził akurat teraz. A może i dobrze. Jeszcze dałby o sobie znać. Musisz mi ten plecaczek zrespić, pstryku. Ojej. Miau. Hell yeah. Boże, jak to jest urocze. Wydawało mi się, że znów jestem uwięziony w systemie komputera w moim laboratorium, że jestem całkiem sam. Ale ty po mnie wróciłeś, nie mogę w to uwierzyć. Jesteś dobrym przyjacielem. Oczywiście, że tak. Tak się cieszę, że znów jesteśmy wszyscy razem. Wciąż jednak nie jesteśmy bezpieczni. Musimy się stąd wydostać. Czy możesz otworzyć tamte drzwi? Oczywiście, że może. Użyj drzwi. No to teraz pytanie. Czy uda nam się w trójkę stąd uciec? Ponieważ mam pewne obawy, że to nie jest jedna z tych historii, która dla wszystkich kończy się dobrze. Chociaż tak naprawdę... Jakby... Czy ktoś tu poniósł śmierć tak od samego początku? Momo zadowolony w slumsach, chociaż taki trochę underachiever. Pewnie chciałby więcej od życia, no ale nie do końca ogarnia, jak do tego doprowadzić. Doc zjednoczył się ze swoją... O, możemy coś może rozjebać tutaj tą cegłą. Doc zjednoczył się ze swoim synem i to jest zajebiste outcome tego wszystkiego. Z Baltazar to jest szczęśliwy w miejscu, w którym był. A Clementine, mam nadzieję, jako ta najbardziej zawzięta ze wszystkich nieznajomych, ostatecznie da radę osiągnąć to, co sobie postanowiła. Spierdolić. O, kurwa, głośne to było. Dobra, pomóż mi przesunąć śmietnik, robocie. Przesuń śmietnik, albo nie wiem, pozwól mi wskoczyć po sobie. Okej, dobra. Na głowę, do góry. Winda w postaci robota. Teraz tutaj pewnie mamy jakiś pokój ochrony. No i otwieramy przejście. Klik. Ja muszę się w ogóle zorientować, skoro już mamy pstryka, gdzie tutaj się to jedno wspomnienie znajduje, bo wiem, że jakieś jest. To jest kurwa ostatnie we grze! Ale jaja. Czujniki wykrywają. Jakiś taki kurwa śmietnik zielono dookoła, okej. Okay. Zielono dookoła i zielony śmietnik i rozjebany robot. Dobra, muszę mieć na... O, tutaj jest zielony śmietnik, ale nie ma rozjebanego robota. To nie jest aż taka dobra wskazówka, ponieważ tych tutaj rozjebanych robotów to może być dużo i śmietników też. Wartownicy znów blokują przejście, od razu mnie zauważą. Może udałoby się ich zwabić do innych cel i zamknąć ich tam. O Boże! Naprawdę? Zwabianie wartowników do cel? No cóż, będzie to hardkorowe, ale chyba powinno mi się udać. Tutaj mamy rozjebanego robota, a tam... Nie, one nie są rozjebane, uwięzione? Ekran się świeci. No dobra, rozumiem, co mam wykonać, tak więc spróbujmy. Cześć, robocie. Nie postrzel mnie, kurwa, nie postrzel mnie. Wiesz, że tutaj jestem, tak? Chcesz mnie? Hello? Cyk, pyk, pyk, klik, klik. Dobra, hakuj, hakuj, kurwa, zamykam do! Bye, bye! Tak naprawdę to on jest wystarczająco mały, żeby sobie przelecieć bez najmniejszego problemu, ale pomijmy ten drobny fakt. Dobra, gdzie będzie to ostatnie wspomnienie? Ewidentnie to jest mniej więcej obszar, który nas interesuje. Halo? Wszystko z tobą dobrze, mordo? Kompletnie wyprany z emocji. W sumie zresztą jak Clementine, więc może nie powinienem go tak tutaj odosobniać od pozostałych. Wszystkie są takie same. Tutejsze centrum rekonwalescencji bardzo mi pomogło. Mój umysł jest teraz znów jasny i klarowny. Jestem teraz wzorcowym obywatelem. Wzorowym obywatelem. Jak on się nazywa? Alterisatur. Myślałem, że coś tam z tyranozaurem będzie. Mamy to, moi drodzy! Kurwa, tak mi teraz źle z tym, że dwóch nie zebrałem. Kurwa! Dobra. Stryku, co mi powiesz na temat tego? Biedaczysko. Zdaje się, że wartownicy nie tolerują sprzeciwu. Okej, okay, go chyba tam zczyta dane. Tego się obawiałem. Całkowicie go wymazali. Koniec z emocjami, koniec samoświadomości, koniec wspomnień. Błagam, nie dajmy się złapać. No dobra. Dwóch niestety nie zebrałem i nie mam ich opcji w tej chwili, jak zebrać. Nawet jeżeli pewnie bym replayował sobie jakieś tam segmenty, to no nie wiem, nie chcę mi się bawić aż tak bardzo. Tutaj mamy dwa roboty i dwie cele, co? Czy jestem schowany w tych krzakach? Mam wrażenie, że tak. A, nie zauważyłby mnie przed chwilą. Dobra, to musi być akcja dwuczęściowa ewidentnie. Najpierw muszę otworzyć te drzwi, zgarnąć uwagę jednego z tych dronków.
No a potem wziąć go tutaj i zlurować. Ale nie powinno być to aż takie trudne, wydaje mi się. Potem, że jak już jednego mi się tak udało zgarnąć, to myślę, że drugi nie powinien być aż takim wyzwaniem. Siema. Tu. Wiecie, ważne, żeby to tylko... Ajajaj, kurwa, szczela jebany. Ważne, żeby to tylko jeden był. A, kurwa, dobra, widzę, gdzie jest wyzwanie. Dobra, cyk, robimy tak. Tego też muszę tutaj zwabić, chociaż tak mu trochę pod nogami przebiec. Ło! Jeee, kurwa, zaraz za winklem mnie uszczelił. One hit, one kill. Ale wredne robocisko. Tak, wypuszczam z siebie złość i zło. Dobra, ale ja rozumiem w takim razie, co będzie łatwiejszym nawet tutaj sposobem na zdobycie uwagi tych robotów. Byleby mnie nie zajebały, zanim zdążę to zrobić. Aczkolwiek to może być trudne, jak widzicie zresztą. Dżuk! Ajajaj! O kurwa, ile strzałów! Ja pierdolę! Dobra, okej. Okay. Wszedłem tutaj. To teraz tylko je wychujać. I hakuj! Dawaj! Nie, kurwa! O, cholera jasna, jeden wyleciał. Nie! Zamknąłem skurwysynów. Ale mnie zdążył postrzelić. Albo jeden tam zdążył jednak zostać? Nie wiem, kurwa mać! A no, trzeba tam troszeczkę więcej może pobiegać, a może się schować na jakąś tam chwilę. Może to by było prostsze, żeby za jednym z tych winkli zostać po prostu na moment. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Nie chcę na dwoje drzwi tutaj robić. Chociaż może to podziała. Mam wrażenie, że jeden z nich, jak go tam złapie, to on po prostu zaraz stamtąd wyleci. Ale dobra, czekajcie. O kurwa, dobra. Jest hardkorowo. Nie! Okej. Okay. Nie strzelać! Okej. Okay. Bum, 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 bum. Wychodzę, wychodzę. Aj, kurwa, nie ma strzelania. Hakuj! No kurwa, hakuj, błagam cię! Oj, kurwa, za późno. Nie? Poleci do mnie, zamknęło? Nie zamknęło, zajebiście. No dobra, czas otworzyć w takim razie te na przykład. O chuj, nie, wypuszcz... Co jest, kurwa? Nie, wlazłem do środka, zbagowałem się przez drzwi! Albo je otworzyłem? Kurwa, obydwa są teraz tutaj. Hakuj! Mamy was! Aaa, eszkutit, głupie roboty! Nie wiem, czy ja coś odjebałem z tymi drzwiami, czy jakby przebiegłem przez nie? Kurwa, czy ja mogę przechodzić przez te drzwi bez otwierania ich? Na to by wychodziło. O kurwa, a ja specjalnie je hakowałem jakby z zewnątrz, myśląc, że ja nie dam rady, powiedzmy, przejść przez je, jeżeli się zamkną. Ach tak, ja i utrudnianie sobie życia w każdy możliwy sposób, na każdym możliwym kroku. Plus jeden. Dobra, czas w takim razie tutaj... zbadać ciemny zaułek. No niewątpliwie muszę tutaj przejść, bo inaczej nie damy rady sprogresować. Czekaj tam, Klem. Ogarniemy tę sytuację. Ogarniemy tę sukę. Musimy tylko się wydostać i z powrotem do metra dojechać. Nie wiem, czy metro zawiezie nas w ogóle na zewnątrz? Nie wiem, gdzie dotrzemy takim sposobem. Może teraz do miasta już wrócimy? Drzwi, to jedyna droga wyjścia z tego aresztu. Możemy chyba otworzyć je w tamtym pomieszczeniu kontrolnym. Musimy jednak znaleźć jakiś sposób, aby dostać się do tego pomieszczenia. Rozejrzyjmy się. Okej, okay. Mamy tutaj kolejne roboty jakieś skurwiałe, które będą mnie strzelały. Bezlitosne promienie energetyczne nadupcają po mnie cały czas. Dla zrelaksowania się najlepiej sobie tutaj drzewo podrapię. Och tak, och tak. Śmieszny byłby system, gdybym musiał regularnie ostrzyć sobie pazurki na właśnie, znaczy ostrzyć, tępić, nieważne, korzystać z takich właśnie okazji do podrapania, żeby, kluczyk, żeby na przykład przyczepność lepszą łapać. To było interesujące. Mamy szczęście, zostawili klucze w zamku. Wskocz na tu ciężarówki, chyba dasz radę przeskoczyć przez płot i dostać się na zamknięty teren. Okej, okay, dobra, czyli to mnie podwiezie po prostu tym ciężarówko-rowerem, bo inaczej tego nie mogę opisać. Dobra, byku, już tam hopsam. Cyk. Na górę jeszcze bardziej? Nie? A on tylko tyle mnie tu podwiezie? Serio? To ja mam teraz tam wskoczyć? Nie, a mam wrażenie, że dałbym radę nawet i bez tego. Dobra, tam mamy jakieś czerwone pomieszczenie, to mnie średnio interesuje. Ciekawy jestem, czy jeszcze wrócą do gry zurki, czy może to jest jakby... O, problem tylko w slumsach i już właściwie do mnie już później nie wróci. Nie wiem. To się okaże. A za drzwiami 700 wartowników, 14 dronów, generalnie śmierć. Oh shit. Dobra, szczerze, wygląda to poważnie. Nawet nie patrzę, co tutaj leci w moją stronę. Kurwa! Nie! Won, nie strzelać we mnie! Clementine, kurwa, czekaj! Chcę ci wskoczyć na barana! Na pudło od Vanisha! O kurwa. O Jezus! Dobra. Jest hardkorowo. Chciałbym... Nie wiem, czy w sumie, czy chcę wskakiwać na ten cały... na tą ciężarówkę. O! Co za sus!
Dobra, nie dogonią nas. Za mało mają prędkość te drony. Ha! A, przez środek miasteczka jedziemy. Co jest? Dlaczego? Nie jedziemy razem? Z wartownikami na karku na pewno nie damy rady. Mogę na chwilę odwrócić uwagę, ale reszta zależy od ciebie. Manifest nieznajomych brzmi: musimy dostać się na zewnątrz za wszelką cenę. To ja go napisałem. Napisałam. Halo! Jesteś teraz jednym z nas. To nie tak, że każdy musi dostać się na zewnątrz, ale ktoś musi. Zdobyto nowy przedmiot. Klucz do metal. Ruszaj. Zachowam cię w ramie, mały nieznajomy. Kurwa, mówiłem, że Clementine tego nie przeżyje, że musi się... No nie wiedziałem, czy się poświęci, czy może po prostu zginie w toku tego wszystkiego. Boże! Bubuś, czy ty wiesz, jaka odpowiedzialność na tobie ciąży w tej chwili? Spieprzamy stąd, ktoś musi się wydostać. Ja naprawdę teraz zaczynam się zastanawiać, jak wygląda świat na zewnątrz. Mam wrażenie, że tam coś pojebanego może mieć miejsce. To tutaj, nie tutaj. Kabel prowadzi w tamtą stronę. Może, no wątpię, żeby tam jakiś cały bujny świat sobie istniał i prosperował. Kiedy pod ziemią żyją roboty, to by było mega dziwne. Ale no cholera, coraz bardziej jestem zaintrygowany. Tak, wrzucaj baterię, czas odpalić metro. Jebać, metro też należy do Neko Corporation. Nie miałem mówić, że jebać tę firmę. Użyjemy lepiej tej baterii. Ha, no dobra. A przepraszam, kto nam odpali metro, tak żebyśmy zdążyli do niego wejść? Nie mówcie mi, że będę musiał tutaj zostawić pstryka, żeby samemu móc wejść do metra. Ale bym był zły. To by było czyste zło. Dobra, czekajcie. Tutaj zasilanie jest. Nic tutaj nie muszę robić konkretnego. Ale pokażcie mi po drugiej stronie, czy jest jakiś panel kontrolny. Nie, to będzie w środku. Okej, Boże, jak dobrze. Już myślałem, że to jest jakiś osobny pokój, gdzie ja będę musiał tego użyć. Ale nie zauważyłem, że to jest wagon. I jego wnętrze. Dobra, jedziemy zatem. Cholera jasna, mam wrażenie, że potężnie zbliżam się do finału. Nie wiem, w jakim jestem momencie nawet. Nie najszybsze to metro, ale nie będę narzekał. Pomieszczenie kontrolne. O cholera jasna. I co to pomieszczenie kontroluje? Całe miasto? Całą tą, nie wiem, kopułę, która tutaj chroni te roboty mieszkające pod ziemią? Kiedy ostatnio ktoś tutaj był? O kurwa, to jest chyba moment, kiedy dostaniemy w końcu jakieś odpowiedzi. Aż się boję. Jak tutaj... O, wow, dobra, mamy tutaj jakieś roboty. Dobra, myślę, że nikogo tu nie będzie. Witaj, jak mogę ci pomóc? Pomocnik 477. Co my tutaj mamy? Cieszcie się najbezpieczniejszym miastem świata. Otoczone murami, znaczy omurowane miasto 99. Jest tutaj niesamowicie creepy, ponieważ jest cicho. Zawsze najgorsze. Jak tu pięknie. Czy tutaj jakby żyje ktoś? Pomieszczenie kontrolne całego miasta. No tak to wygląda. Witaj mieszkańcy ogrodzonego miasta 99. Okej. Nie atakują mnie z buta. Nie ma tutaj żadnego protokołu w stylu: o nie, ktoś się wydostał. Ten obszar jest obecnie malowany. Uważaj na świeżą farbę, miłego dnia. Ja to bym sobie dotknął tej świeżej farby. O, proszę bardzo. Nie ma śladów łapek. Zbyt chujowo tutaj jest, żeby zostawiać ślady łapek. Damn. Dobra, no nieźle to wygląda. Ewidentnie pomieszczenie kontrolne wszystkiego. Dobra, miasto jest zaplombowane? Okej, opuszczanie miasta będzie jakby w skutkach obarczone karą więzienia. Nie chcę jeszcze wychodzić. Witaj mieszkańcy ogrodzonego miasta 99. Te drzwi prowadzące na powierzchnię są obecnie zamknięte z racji aktywacji procedury blokady. W przypadku pytań lub wątpliwości zwróć się do dowolnego certyfikowanego inżyniera w pomieszczeniu kontrolnym. Miłego dnia. Okej. Oficjalne wyjście w takim razie jest zamknięte. Tutaj wiele odpowiedzi nie uzyskamy. Siema. Witaj, jak mogę ci pomóc? Okej.
Co my tutaj mamy? Już myślałem, że ten fajkę pali, ale to nie to. Ja pierdolę, mamy to, moi drodzy. To jest to ogrodzone miasto w pełnej krasie. Tam są slumsy, w których byliśmy, ścieżki, nie ścieżki. Tam mamy te slumsy, w których byliśmy. Jest też... Kurwa, oni tyle poświęcili energii, żeby uciec z tak, powiedzmy, małego obszaru? Tam mamy oczywiście wieżę nadajnikową i cały teren opanowany przez Zurki. Tutaj mamy miejsce, gdzie z tymi pierwszymi robotami się zadawaliśmy. Tam ratowaliśmy Doka, a stamtąd mniej więcej przyszliśmy i tą ścieżką dotarliśmy tutaj. Potem jakoś wjechaliśmy do naszego neonowego miasta, skąd trafiliśmy do tamtejszego więzienia i uciekliśmy z powrotem aż do pomieszczenia kontrolnego. Trochę czuję się, jakbym był operatorem, reżyserem w Truman Show, który też siedział w biurze na Księżycu. Co powiesz mi ty? Witaj, moje bieżące zadanie to wyczyścić okno. W przypadku pytań lub wątpliwości dobra, certyfikowani inżynierzy. Inżynierowie. No dobra, ewidentnie. To, że byliśmy w jakimś wielkim, ogrodzonym, czy też podziemnym mieście, to było jasne od jakiegoś czasu już. Tak więc to bez znaczenia. To co ja mam teraz ze sobą zrobić, żeby tam przejść dalej? Mamy kolejnego robota, którego mogę tutaj ogarnąć. Co mi powie pstryku? Dostęp do pomieszczenia broni, jakiś protokół bezpieczeństwa, tylko ludzie mają tu wstęp. Konika twierdzi, że nie można uznać mnie za człowieka. Hej, to obraźliwe te protokole. Może jeżeli będziemy współpracować, zdołamy otworzyć przejście. Okej, ale w jaki sposób współpracować? Co można zrobić tutaj? Na razie nic, ale jeżeli sobie podjadę tym jebańcem, to pewnie dam radę. Może nie wiem, będę musiał tutaj dotknąć łapą, żeby odkryło organiczne życie. A on będzie mógł tam wklepać coś z drugiej strony. Wiecie, jak te takie różnorakie systemy, że muszą dwie osoby naraz wejść w interakcję z czymś. Widzicie, znowu ten Y jakiś taki kurwa wyszarzony. No dobra, jeżeli jemu zlecę to, a sam przyjdę tutaj. O właśnie, Y. A nie, my... tak jest, to rozumiem. Kurwa, przyłożyć łapę, żeby życie organiczne wykryło. Nie, w żadnym wypadku. Podrapiemy wszystkie kable i tak się dostaniemy dalej. Miałknięcie w ramach zwycięstwa naszego małego. I lecimy dalej. Co my tutaj mamy? Czego się dowiemy? Wszędzie tylko czerwone informacje, że miasto jest zamknięte. To pomieszczenie kontrolne zarządzające całym miastem. Tu zapadły wszystkie decyzje, a teraz jest tu pusto. Tak, no tu mam odpowiedź na swoje pytanie. Nikogo tutaj nie ma. Pamiętam wciąż, jak bardzo ich nienawidziłem. Mieli wszystko. Czystą przestrzeń, nieograniczoną władzę, wolność poruszania się. I co im to dało? Zaraza, teraz to sobie przypominam. Wszyscy umierali, a oni myśleli, że są ponadto. Nie zrobili nic, aby nam pomóc. Widziałem, jak moja rodzina umiera. Czułem się bezsilny. Nie mogłem zrobić nic, aby ich ocalić. Wciąż jednak mogę pomóc tobie. Wciąż możemy razem wyjść na zewnątrz. Będą strażnikiem pamięci ludzkości i tych, których kochałem. Okej. Okay. Mamy finalne wspomnienie. Zaraza, która zabijała ludzi, a... Znaczy, wychodzi na to, że ludzie tak czy siak zeszli pod ziemię, bo była jakaś zaraza, ale ta zaraza nadal pustoszyła tych, którzy mieszkali w tym mieście, ale jakby ci, którzy sprawowali władzę, mieli ich po prostu w dupie, nie pomagali im, tylko działali dla własnego dobra? Na to by wychodziło. Jakiś był powód powstania tych zamkniętych miast. Tutaj nie mamy tego jasno powiedzianego. Panele kontrolne normalnie, jak nie wiem, w NASA. Czy ja mogę przeczytać, co jest na tej kartce? Nie, dobra, okej. Albo to... Zbyt niską jakość masz, by im chodziło o to, żebym to odczytał. Co mamy tutaj? Zbadaj. Oto i on, główny komputer. Z zapisów systemowych wynika, że od lat nikogo tu nie było. Całe miasto jest od dawna zablokowane. Jeżeli teraz aktywujemy cykl, powinniśmy być w stanie wyjść. Musimy aktywować pozostałe systemy. Te komputery skrywają dane, których potrzebujemy. Musimy je włączyć. Zajmij się tym, a ja poszukam w międzyczasie haseł i zaszyfrowanych kluczy, żeby dostać się do systemu. Okej, czas włączyć w takim razie komputery. Nie jestem pewien jak. Mam wrażenie, że moje możliwości ograniczają się do przejścia po... Aha, hehehe. Dobra, muszę po prostu depnąć na każdą z tych klawiatur, ale tylko tam, gdzie te komputery są niewłączone. Zajebiście, i to jest kocie zadanie, na jakie byłem gotowy. Dobra, tutaj klik. Tutaj ten i ten. No, mi się podoba. Mniej więcej tak powinny działać wszystkie komputery. Dotykasz klawiatury, a ten się włącza. Mamy to.
Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem, jak inaczej miałbym je włączyć. Udało się, dobra robota, przyjacielu. Mam! Oh shit, wiem, jak odblokować miasto. Coś tu się nie zgadza. Czekaj, może jest jakaś inna droga. No cholera, jasna. Roof Control Station. Otwarcie dachu, co? Ale kłódki się zamknęły. Proszę, oto stacja robocza służąca do odblokowania miasta. Mamy jednak kilka warstw zabezpieczeń, które uniemożliwiają nam działanie. Proszę, nie mówcie mi, że będę musiał tutaj... Ja skakuję maszynę, a ty narób trochę szkód. Uhuhu! Mogę sobie poniszczyć rzeczy? Żartujecie sobie. Gdzie mam tych szkód narobić? A, okej. Okay. Tak po prostu, otwieramy... O nie, dobrze, że mnie nie wystrzeliło w kosmos znowu. Dobra, drapu w takim razie. Lecimy! Czas rozjebać wszystkie te kłódki. Zapewne jedna teraz tam padła? Nie, dobra, nie do końca o to chodziło. Panele kontrolne, wszystkie będziecie moje. Nikt nie uchroni się przed bubusiowymi pazurkami. Nie brzmi może jak, powiedzmy, moment, w którym ratujemy swoje życie i potencjalnie życia robotów w tym mieście, ale tak, to dokładnie to. Nie, ty, pstryku! System jest bardziej wymagający niż sądziłem. Ty, pstryku! Kurwa, oczywiście, że jakiś alert intruza. Co się, kurwa, dzieje? Będę musiał unikać teraz kogoś, przeciwników? Och, nie możemy się zatrzymywać. O Jezus Mary, dobra, jakieś hardkorowe rzeczy się w takim razie zaczynają dziać. Dobra, to jedno rozpieprzone. Gdzie jeszcze? Tutaj? Nie, to wygląda na jakąś maszynę. Czy ktoś mi będzie w tym przeszkadzał? Będzie mnie ktoś tutaj, nie wiem, atakował? Coś innego się wydarzy? Tutaj jest zamknięte. Co ja jeszcze mam niszczyć? Nie jestem do końca pewien. Te komputery tutaj? Dalsze systemy tutaj? Nie. A gdzie jeszcze mogę narobić szkód? Halo! Tutaj wszędzie są rzeczy do ogarnięcia chyba, co? Tutaj mogę sobie hopnąć na górę, coś tutaj rozpieprzyć, podrapać, rozwalić. Kamera się gapi wprost na mnie. Uuu, tutaj widzę. Dzień dobry. Czas drapać. O, najpierw było drapanie takie stojąc na tylnych łapkach, teraz było drapanie klasyczne, czyli jak dywanu. Pstryku, nawet mnie nie wkurwiaj, że ty się zepsujesz. Nie martw się, mogę podładować baterię, gdy uzyskam dostęp do tej stacji roboczej. Kurwa, powoli się zaczynam obawiać, że on tego nie przetrwa, nie przeżyje. I Bubuś będzie jedynym, któremu się uda stąd wydostać. Bardzo niesatysfakcjonujące by to było. Nie dać byłemu człowiekowi zamkniętemu w ciele robota ostatniej szansy na życie? Niezwykle nikczemne. Dobra, trudno, nie mam wyjścia, hakujemy. A kurwa, no i co teraz? Deaktywowało go, nie! Myślę, że już po mnie. W porządku, nic mi nie będzie, przenieś mnie do tej stacji roboczej, wyłączymy ten alarm. Kurwa, dobra, okej. Nie może latać, ale chyba daje radę w tej chwili jeszcze. Tutaj mamy stację roboczą, hop! Dobra, co teraz? Y. Dobra, to faktycznie może go naładować, może jeszcze nie jest... Nie stało się nic strasznego. Udało się, jesteśmy bezpieczni. Otwieramy dach. Słuchaj, muszę ci coś powiedzieć. Wiedziałem, że moc potrzebna do wyłączenia centralnego systemu kontroli miasta będzie ogromna. To więcej niż mógłbym znieść. Ale z wyłączonymi zabezpieczeniami mogę przejąć kontrolę nad systemem i odblokować miasto. To może zniszczyć moje oprogramowanie, ale dokonałem wyboru, gdy podłączyłem się do pierwszego komputera i pogodziłem się wtedy z możliwymi konsekwencjami. Kurwa, wszyscy się poświęcają dla nas. Przykro mi, że nie zobaczymy razem, jak jest na zewnątrz. Myślałem, że muszę nieść brzemię wspomnień ludzkości, że muszę trzymać się kurczowo przeszłości. W towarzyszach widzę jednak przyszłość i w tobie. Pozwól, że to od ciebie wezmę. Plecaczek, plecaczek! Byłeś moim przyjacielem, najlepszym przyjacielem, jakiego mogłem sobie wymarzyć. Dziękuję. Stryku! On musi się poświęcić, żeby otworzyć miasto? Dlaczego wszyscy zostali albo z tyłu, albo musieli się poświęcić? Co za nikczemny los.
Mam nadzieję, że światło spali te wszystkie zurki. Powinno, UV przecież je detonowało. Co zrobił? Mały kotek razem z robotem nie wydostał się na zewnątrz. On sprawił, że to miasto jest teraz na zewnątrz. Całe. Dlaczego roboty padły od słońca? Wartownicy? Wybaczcie, ale poczułem potrzebę zostania przy pstryku do momentu, w którym cała nasza misja zostanie w pełni ukończona i miasto otworzy się w 100%. Nie mogłem go zostawić ani chwili wcześniej, ani chwili później. Mamy to, moi drodzy. Możemy stąd wyjść. Otworzyliśmy miasto. Daliśmy życie, potencjalnie dalsze życie wszystkim tym robotom, które były tutaj w środku. Wszyscy towarzysze teraz będą mogły cieszyć się słońcem, brakiem zurków, nowym życiem i potencjalnie w sumie możliwością wyjścia na zewnątrz, jeżeli im się uda. Naprawdę niesamowita to była przygoda. Ja pierniczę. O Boże, moi drodzy. Ukończyliśmy Streja. Nikt tutaj nie próbował się oszukiwać, że to jest jakaś wielka, ogromna produkcja, która będzie na 30 odcinków. System rozwoju postaci, otwarty świat, mounty, kot jeżdżący na koniu, koń jeżdżący na kocie, kustomizacja postaci i rozwój. Ale to była najbardziej
intrygująca i jedyna w swoim rodzaju przygoda, jaką od lat chyba odbyłem w jakiejkolwiek grze komputerowej. Grać kotem w cyberpunkowym, zamkniętym mieście przyszłości. Nie jestem do końca pewien, jak interpretować to, co się wydarzyło tam z tym ostatnim bzyknięciem prądu, ale myślę, że to do otwartej interpretacji pozostaje. Moi drodzy, zyskaliśmy przyjaciół podczas tej przygody, straciliśmy przyjaciół, ale ostatecznie będziemy mogli kontynuować nasze życie na wolności i na zewnątrz jako wolny kotek. Prawdopodobnie uda nam się znaleźć, myślę, naszą rodzinę. Jakby zakładając, że to jest nasza rodzina. Może tak, może nie. Ja absolutnie jestem przekonany, że tak. To jest moja własna fabuła i moja własna interpretacja tego, jak Stray się kończy. Dziękuję wam ślicznie, że odbyliście razem ze mną tę przygodę. Mówię to już parędziesiąt któryś raz, bo każda gra, w jaką gram na kanale, to jest jedna wielka przygoda, w którą udaje się ze mną, no, parędziesiąt tysięcy ludzi, zależnie od tytułu. I jeżeli chodzi o Straya, to wasze zainteresowanie i wasza ekscytacja na każdy kolejny odcinek była prześwietna i była dosłownie miotkiem na moje serce za każdym razem, jak publikowałem odcinek. I dziękuję wam za to serdecznie. I mam nadzieję, że się wam podobało. Dajcie znać w komentarzach, co sądziliście o Strayu. Ja będę już uciekał. No i widzimy się niedługo w kolejnych gierkach. Jak na razie mamy lato, więc nie ma zbyt wielu premier, ale myślę, że już pod koniec sierpnia wraz z Saints Row Remastered, czy tam Remake, będziemy już zaczynali nasz jesienny szał premierowy. Ale może coś się teraz znajdzie innego na kanał. Mam jeden pomysł na gierkę, taką starszą, która by na pewno nam zapełniła fajnie czas na sierpień. Szczególnie, że będę wyjeżdżał na tydzień. Ale jest też jeden taki ciekawy horror, w który rozważam zagrać. Dzięki, trzymajcie się i pa pa.